Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Tribal Games, a ze mną jest... Szaleniec. Szaleniec, dokładnie. Będziemy grać dzisiaj w Medieval Dynasty. Oczywiście w trybie kooperacyjnym. No i Szaleniec, myślę, może tutaj coś do zaproponowania, co dzisiaj moglibyśmy zrobić. Ja proponuję podzielić obowiązki naszej wiosce przyszłej. W przyszłej naszej wiosce, aha, rozumiem. Może bym powiedział inaczej. W wiosce, która należy w tym momencie do mnie, a ty jako mój podwładny. Dobra, współzałożyciel, dobra. Już się kłócimy na samym początku. Współzałożyciel wioski może być? Może być, po prostu nie dotarłem na wcześniejsze spotkanie. No, dlatego też do Piastowi po ciebie przybyłem. To co, myślę, że możemy się udać w miejsce, gdzie ten mój domek już wstępnie powstał. Wybudujmy twój dom, bo musisz mieć gdzie mieszkać. Prawda? No dobra. I proponuję też po drodze porozmawiać o tym, jakie obowiązki będzie miał, czym się zajmiemy, takie rzeczy. Jasne, dlaczego nie? To co, ruszamy? No, prowadź. Doprowadzę. Czeka nas tutaj długa wyprawa. A jak ci się podoba mapa Staro Rzeczy? Ta kraina jest bardzo ładna, podoba mi się. Sama ta Piastowia, nie? Robi wrażenie. No. I te mury w przyszłości też będziemy mogli budować. Też idzie? Też idzie. Znaczy jeszcze nie idzie, ale będzie można. Okej, okay, patrzę więc jak tutaj dojść do wioski. Nie wiem, czy idziemy po drodze, czy przez las. Doleciało, nie doleciało? Puste. No, zabrałem już. Kiedyś tam wcześniej. Dobra, idziemy przez las, pójdziemy na przełaje. Będzie szybciej. Tym, że musimy uważać na żubry, jak i też wilki, które tutaj grasują. Słuchaj, tu mam jakiś obóz, widzę. No, zauważyłem właśnie. Właśnie, a właściwie to, co z niego pozostało. O, sok jabłkowy. Warto będzie go przeszukać, być może coś cennego znajdziemy. $85. Zawsze się przydadzą. Chleb żytni. To chyba już nic nie ma, możesz prowadzić. Dobrze, nic nie ma, ale zawsze jakiś patyk, kamień podniosę. Być może przyda się nam w przyszłości do budowania. Dobrze, tylko rzucę okiem na mapę, ponieważ też dobrze jeszcze jej tutaj nie znam. Właściwie to tam mały skrawek dopiero tej mapy znam. Nie wiem jak ty. A ja już to pochodziłem. Pochodziłeś sobie wcześniej, tak? Więc jakieś tam rozeznanie wstępnie terenu posiadasz. Chcę, żebyś poznał mapę, nie? Nie będę ci tam, wiesz, mówił gdzie co jest. Jego. Uważaj na dziki, chyba że chcesz. Bardzo agresywne. Znaczy nie, no słuchaj, na spokojnie sobie myślę, że poznam tą mapę. Przyjdzie czas. Będzie na to rada. Jaką masz sikierę? Kamienną. Ja miedzianą. Taką dostałem. A widzisz, ja lepszy chyba jestem. Może leku jeszcze. Może gdzieś miedzianą mam, ale tam zbytnio się w to nie zagłębiałem. Tak daleko jeszcze. A teraz? No teraz to w ogóle zabłądziłem. Słuchaj, musimy się cofnąć. No nie wierzę. Musimy iść wzdłuż koryta rzeki. W sumie to powinniśmy iść z tamtej strony, ale jak z tej strony pójdziemy, to gdzieś sobie później tam przejście znajdziemy.
Słuchaj. Poczekaj, bo mam małą potrzebę. Bo jakaś beczka leży, może ją sprawdź. A ja się załatwię. Dobra. O, żelazo! Żelazne strzały, zarazem. O, trzcina do podtarcia. Okay, widzę, że go odczuć, haha. I jako, że pragnienie mnie tutaj doskwiera, to się również napije. Ty masz łuk, powiedz mi. Mam łuk. Później dam strzały, 10 żelaznych strzał zarazem. No proszę, gdzieś tutaj mam nawet miedziane. Kłody? I są beczka, jest na drugiej stronie brzegu, więc ja tam będę zobaczyć. No to chyba warto jej zobaczyć. Co chciałem mówić, zauważyłeś jakieś ciekawostki po aktualizacji? Aktualizacji? No tak, nie zauważyłem. Jest dużo tych ruin, nie? Na mapie. Sporo. Tak, ale tak z mechaniki w grze, coś ciekawego. Mechaniki? Nie, nic ciekawego. To chyba więcej tych jest, taki ozdób, takich rzeczy. No, w ten sposób, a z mechaniki to tutaj takie, myślę, co najbardziej się rzuca w oczy, to ataki zwierząt. Nie są takie statyczne, że do ciebie podbiegały i cię molestowały, tylko po prostu jednak były... Wiesz co, bo to już jak ja też w październiku sobie też trochę grałem, to tak było już. Tymi zwierzętami, że one tak. A żony biegały tam ten dookoła tak, ciebie, no. Atakując cię. A widzisz, no ja dawno nie grałem, bodajże od marca. Więc no tutaj mogę być troszkę nie w temacie. O, tam widzę w oddali jakiś dom. Tak jest. Jesteśmy na miejscu. Chyba sąsiada, bo po prawej chyba twój jest. Nie. Ta ruina, mówisz? Miałem taki mały dylemat, czy wybudować się z lewej, czy z prawej, ale wybrałem tutaj tą stronę z lewej strony. To też mam dylemat. Ponieważ jest bardziej rozległy teren, więc jak w przyszłości budować wioskę, to właśnie na takim rozległym terenie. No właśnie do tego ja u siebie mam tutaj wioskę taką rolniczą bardziej część. Jest płasko. No, tutaj jest właśnie taki fajny teren, gdzie można to zagospodarować będzie. Dobra, jesteśmy na miejscu. To co, drzemka, czy zabieramy się do roboty? Drzemka, bo chyba lato coś tak czuję, że będzie. No, już tutaj, właśnie tutaj już zbliża się pora letnia. O, lipka. No właśnie. Też to zauważyłem. Spokojnie, zaraz to będę. Jak do tego doszło? Właśnie nafujrałem. już tam biegnę. W lewo musisz iść. To widzę. Ciekawe. Ciekawego może się znajdę po drodze. Dobra. To szukaj coś ciekawego, a ja tutaj w tym momencie... No, małe niedopracowanie w grze, ponieważ skorzystałeś z mojego domu, a wyrzuciło cię gdzieś w oddali. Nie mam swojego, gdzieś w oddali, w innej wiosce. Dobra, powiedz mi, jakie ściany będziesz chciał w tym budynku? Drewniane. Ściany drewniane, tak? Czy kamienne? Tak. Drewniane, czyli będziemy musieli tutaj więcej kłód mieć, czyli najlepiej będzie trzeba tutaj jeszcze gdzieś po drodze sobie drewutnie zbudować, by na przykład wytworzyć deski, ponieważ mi tutaj drewutni zabrakło do
wytworzenia tych desek, żeby mieć na dach? Właśnie też bym proponował jakoś drywut nie zbudować, żeby deski zrobić, bo te siano często się psuje. No, dlatego też ja tutaj stosowałem już na ściany kamień, który jest dużo cieplejszy i mocniejszy. Ale też kamień zimno daje w nocy też, znaczy na zimę już patrzę, aby było cieplej. No, dlatego można kamienne robić. A kamienne możesz ocieplić wapnem. Tak, można ocieplić wapnem. Tak samo drewniane też można ocieplić. Za prawą, i to jest tańsze. No, to już mniejsza o to. No, ale wydajniejsze chyba jest kamień, mi się wydaje. Jest zdecydowanie mocniejszy. Nie sprawdzałem. Dobra, to zbieram materiał, idę po drzewo. Kilka świerków wytnę gdzieś tutaj troszkę w oddali, nie za blisko. Znalazłem buty. No, byliśmy u nas zmianę. No i 300 sztuk złota na oko. Kurde, co za dziki, paskudne. No patrz, próbuję mnie zaatakować. Ja sobie postawię, gdzie bym chciał fundamenty. Dobra, idę cię obronić, czy sobie nie radzisz. No nie mam kurde strzałów. No dobra, cofnij się. Nie mam załadowanych strzał. Muszę załadować. Proszę bardzo, masz pod nogą. Ja się miałem ogólnie, tylko nie miałem w slocie wrzuconej. Nie mogłem sobie przeładować łuku. Ja bym się zajął rolnictwem ogólnie, jakbyśmy dom zbudował. Tak na przyszłość wybiegając. Rolnictwem chcesz się zająć? Tak. Mnie zaszczel. Drugi. Zmęczyłem się. Dobra, powalony. Trzeba skurować. Mięso się zawsze przyda. Kurczę, połowę życia straciłem. Muszę pozbierać te strzały. Zastanawiam się, że sobie domek postawić, żeby później nie walić. Koncepcji tych wioski. Wszystko na spokojnie, za chwilę przemyślimy. Uwaga na głowę. Jeszcze jedna świnia gdzieś tutaj w pobliżu jest. Proponuję się ubić. Nawet dwie. Bardzo ładnie. Dobra, idę w kierunku drugiej. Piękne trafienie. Bezpośrednio strzał w głowę. Skończyła mi się tutaj siekiera, więc sobie jedną wytworzymy. Kurczę, ale trudniej chyba będzie tutaj sobie jeszcze w międzyczasie zdobywać reputację, wykonując zadania, by pozyskać mieszkańców. Nie, chyba mieszkańców w obozach, mi się wydaje.
przy wioskach. Znaczy, oni tam obozują przed wioskami, my, ten podróżni, i ich możemy zwerbować do naszej wioski, tylko że musimy mieć odpowiednią reputację, żeby kolejnych osadników przyjmować. Reputacja jest po to, żeby więcej dostawać zadań, takich rzeczy. Nie no, w oryginalnej wersji było normalnie, żeby przyjąć nowego osadnika, musiałeś mieć też jakiś tam poziom reputacji. Nie wiem. No, tak było. Nie pamiętam. Dobra, mamy tutaj zwiększone, przyspieszone te tam punkty reputacji, więc szybko myślę, że złapiemy kogoś. Dobra, mów, gdzie ten domek chcesz postawić. Widać, że jeszcze tak z 5. No dobra, to też idę jeszcze ściąć, póki mam... Uwaga! Póki jeszcze mam siekierkę. Najpierw. Miałeś szczęście. Spójrz do góry. What? O tą brzuskę chyba zahaczyło. Tak, o brzuskę zahaczyło. Kurde, zbierasz jak najęty te kłody. O, się będę. Chować. Dobra. To mów, gdzie ten domek będzie stawiał. A, w tym miejscu. W tym miejscu, tak? Tutaj mi się wydaje, o tak. Tutaj. Znaczy, chcesz się głównie rolą zająć, tak? To gdzieś tu jakieś tak. pole, na przykład w pobliżu, czy gdzieś dalej, nie wiem. Nie, jeśli w pole w pobliżu, to bardziej w tamtą stronę bym chciał. Już jeszcze raz, pokaż gdzie. Tam gdzie patrzysz. Czy? No dobra, rysuj gdzie ten dom ma powstać. Resztę będziemy się później martwić. I jaki to dom ma być? Mały, prosty, prosty dom. No bo dużego to jeszcze nie mamy. Osty, ja muszę prosty zrobić. Czyli ten średni. Tak. Okej. Okay. Ja biedny, już tam ustawić plany. To gdzie ten domek w końcu, no, bo nie widzę. Skaczę tu. Tak daleko ten dom umieszczasz? W tym miejscu. Tak daleko. Okay. Między nami się jeszcze drewutnie zrobi, takie rzeczy. No, tylko że tam są jeszcze takie... tereny naprzeciwko mojego domu, gdzie chciałem je też zagospodarować. No, tak, ale nie słuchałeś mnie, jak mówiłem. Oczywiście. Słuchałem. No to powiedz. No to powiedz jeszcze raz. Teraz zrozumiałeś? Nie, nic nie zrozumiałem. O Jezu, masz w piastowie takie mury, tak? Tak. Masz? No tak, są, no. No i później będzie można je budować, tak? No ale guzik wciśnij, jak mówisz, bo nic nie mówisz na razie. Mówię. Nie. Tam gdzie jest taka... Halo? No nic nie słyszę. Tylko zrozumiałem, okay. Tam jest taka. Halo. No halo, to słyszałem. No, tam jest taka warownia, by była, jak w Piastowi. Mhm. I poza murami byłyby część rolnicza. Okej, okay, rozumiem. Teraz było ciebie słychać. Bo coś mi nie działa chyba. A, guzik, jednak ten przycisk. No ja możliwe. Stosuję przycisk na myszce, także...
z tego korzystam. No dobra, czyli, po prostu poza murami część rolnicza, a później jakieś tam mury, gdzieś tam główna osada, tak? Dokładnie. Dobra, zagospodarowanie ścian. Zmieniłeś ścianę? Zmieniłeś na drewno. Dobra, to sobie pozmieniaj tak jak chcesz. Dach, nie wiem, dachówka czy jak, bo jeśli tak, to trzeba wybudować drewutnie jeszcze. Nie wiem, gdzie tą drewutnię postawić. Masz jakiś pomysł? Halo, halo? Halo, nie mam pomysłu, nie mam. Nie masz pomysłu, no dobrze. No to gdzieś tutaj sam wtedy zdecyduję co do tej drewutni. Myślę, że gdzieś właśnie blisko lasu. Oczywiście patrząc tutaj też przyszłościowo na naszych pracowników, którzy będą, żeby oni po prostu nie musieli jakoś daleko chodzić do tego lasu, by te drzewa wycinać. No tak. Ale nie mogę się zdecydować gdzie. Za domem postaw. Myślę, że tutaj sobie ustawimy tą drewutnię. Wydobycie i mamy drewutnię. Ja te pięki wykopię i te drzewa są, wyczytaliśmy stamtąd. Możesz, będzie miejsce na pole. No ja kończę budowę drewutni. Cyk i drewutnia. I drewutnię mamy postawioną. Dobra, na dach potrzebujesz na pewno deski. Deski. Tam sporo dosyć ich będzie potrzebowało, nie? Mam tylko 20 kłód. Starszy. 20 desek mi tylko da. Znaczy, przepraszam, 10. Nie, 20. 40 desek mam. 30. A bodajże znaczy będziesz potrzebował 48. To tam zrobię najwyżej, to tam wstaw co możesz. A bo kłody już umieściłeś, tak? Na dachu. Tak, tak. A nie, patrz, tutaj 6 potrzebnych jest. 6 na stronę, czyli 24, a tutaj jeszcze nie zmienione, tu zmieniamy. Nie, tu 12 potrzebna desek. Coś miałeś jednak desek, tak? Swoich. O, to jest zdecydowanie więcej chyba tych desek będzie potrzebnych. Ponieważ mam pół dachu i zostało mi 16. Dom. Słuchaj, chyba ci zrobiłem troszkę nie tak. Zrobiłeś nie tak. Ponieważ ty sobie ustawiłeś tutaj drewniany dach, a tu gdzie nie miałeś ustawionego drewnianego dachu, była słoma, to ustawiłem ci na dachę z drewnianych dachówek. Stary. No ładnie to wygląda.
to naprawię, ale muszę, wiesz, umiejętność, że 50% odzyskiwania zasobów. Ja taką umiejętność mam. Więc to niszczę. Te twoje deski, które naprawdę brzydko wyglądały. Dachu, to co ty robisz? No dachówkę ci montuję. Jak to zepsułeś? Nie, no popsułem dechy, a dachówkę będę montował. Miałeś dechy ustawione. No dechy są ładne. No, dachówka jest brzydka. Nie, no dechy to tam obleśnie wyglądały. A co, naszym chłopkom by jeszcze był tego? Znaczy nie, no ja znaczy jak staram się budować już, to już budować konkretnie, jak później to dwa razy potem przerabiać i się męczyć. Ale to ma tą samą wytrzymałość. No właśnie, nie ma, szybciej się niszczą domy z trzech patyków. A propos mechanik, to jak drzewo spadnie ci na dom, to się uszkadza ta część, na którą spadło. O ileś tam procent. Tak, ale chyba mam to wyłączone. Tak. Chyba tego się nie da, chyba. Da się. No nie wiem, ale... On się tylko lekko uszkadza, nie niszczy się jak w deforeście. A, bo faktycznie tego nie ma. Jest wyłączona opcja psucie się upuszczonych przedmiotów. Dobra. Idę ci jeszcze pokłody, żeby deski wyrobić. Jest tutaj też ustawione szybkie tworzenie, także jeśli wytwarzasz sobie jakąś siekierę czy coś, to po prostu nie jest to pojedynczo wytwarzana każda sztuka, tylko po prostu ile sztuk sobie zaznaczysz, to tyle od razu jest wytwarzane. Tak samo z deskami, że nie są pojedynczo wytwarzane, tylko po prostu ile tam kłód przeznaczysz na to, tak po zakończeniu prac jest po prostu to wszystko wykonane. No myślę, że bez sensu byłoby każdą deskę, na przykład 5 sekund poświęcić na wytworzenie każdej deski. No, dużo czasu by to zajmowało. I też jest opcja na przykład włączenia szybkiego budowania, czyli praktycznie całą ścianę od razu na przykład stawiasz, ale myślę, że to już jest trochę bez sensu, tak wiem. Takie szybkie budowanie, że podchodzisz do ściany, jeśli masz materiał, to praktycznie od razu cały materiał jest na tej ścianie umieszczany. Miedziana sikiera pęknie. Nie najlepiej. No, wiadomo, się zużywa. Dobra, nagromadziłem 19 kłód. No, tu na każdą deskę 7 sekund byśmy potrzebowali, żeby wytworzyć. Chyba jeszcze zdecydowanie będę miał za mało desek, bo 36 na stronę jest potrzebnych, a mam 26.
Ja już coś wytworzę, jak mi starczy na dom. No bo też potrzebowałem tutaj pozostawić kilka kłód na ten dach. Brakuje mi 15 desek. Ile desek zabrakło? 15. Czyli 8 kłód byś musiał mieć. Ja 8 kłód nie mam aktualnie. Ile desek zabrakło? 15, 15. Zaraz osiem, robię. 8 kłód. Już robię. Wiesz co? Rozpalę ognisko i wrzucę mięso. Wiesz co, teraz na to wpadłem. Zamiast, jak poszliśmy spać, to zamiast położyć się spać w moim domku, trzeba było po prostu rozpalić ognisko i przy tym ognisku pójść spać. A to im by nic nie dało, bo była zmiana pory roku, więc ja musiałem jakby w takim miejscu, gdzie ja, wiesz, mieszkam, czy coś tego typu. Dobra, faktycznie, wypadło mi to też z głowy, no widzisz. Taki drobny szczegół. Taki drobny szczegół, ale wypadło. Masz mięso, czy mam ci coś przekazać? Mam. Mam pieczone. Kupię schemat tego pleczonego płotu za 250. Okej. Masz domek wybudowany już, tak? Tak. No i ekstra. Zarządzaj. I tylko tak, ten dom należy do szaleńca. Ty gościu, ty masz 18 lat. To tak jak ja. O proszę, jakie ładne zagospodarowanie terenu sobie robisz. Nie pomogę ci w budowie, bo sam też chcę sobie coś tam gdzieś w przyszłości zagospodarować, jeśli chodzi tutaj o jakieś ogrodzenie. Dobra. Trzeba się napić. I przede wszystkim coś zjeść. Trochę mi to zajmie. No wiadomo, że trochę ci to zajmie, ale domek masz wybudowany. Najważniejsze. Ja w tym momencie sobie tutaj przypisuję
poszczególne punkty, które mamy do wykorzystania. Myślę, że bardzo nam się tutaj przydadzą. I jak ci idzie budowa? Bardzo dobrze. To co, nie będę taki, pomogę ci, nie? O. Mam 180 patyków, więc pomóc 22 się jeszcze przyda. No nie brak może. Patyków. No właśnie chciałem się pytać, czy patyki ci się skończyły? No skończyły. Okej, to sobie nazbierasz tych patyków i już myślę, że sobie ten płot dokończysz. No dobra, nie będę tak. Dokończę. Masz. Czyli co? Myślę, że będziemy dzisiaj kończyli ten odcinek. Też tak myślę? O, świetnie. Czyli co? Wybudowaliśmy prosty dom, jak i też drewutnie. I na tym po prostu dzisiaj będziemy kończyć. Oj, przepraszam. Ała. Nie, ja mam mało życia. No nie rób tego, gościu, no takie zagrywki to są no niekonieczne, wiesz? Proszę bardzo, już ci oddaję. Co mi oddajesz? Co mi oddajesz? A, wypij sobie. Co to? Miksuję natychmiastowego leczenia? Ciekawe. No, kurde, nie kurde, no zapomniałem, ja ci to dziś zadać, a nie. Nie możemy tak robić, że się atakujemy, bo to jest naprawdę... To niepotrzebne. Niepotrzebna strata naszego zdrowia, które może być bardzo ważne. Dobra, czyli tak. Kończymy dzisiejszy odcinek. Prawda? Czyli nie widzimy się. A no prawda. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, gdzie przygotujemy na pewno coś nowego. Czyli cześć i czołem. Cześć. A nie ma czatu w tej grze teraz. Jest? Nie.